Io ho Biegnenche za plecy tutaj do Williana. Willian, pole karne. I bardzo mocny strzał, jak niewiele brakowało. Świetnie kopnięta piłka przez Casemiro. I piłkarz Realu Madryt wie, że niewiele zabrakło, a no, wiemy, że piłkarz Bayernu potrafi znakomicie dośrodkować. Alaba zatem i spokojnie Alisson, to jest piąstkowanie, ale to była dobra decyzja. I jeszcze piłka kopnięta, ale bardziej po to, aby nie było kontry. Mam wrażenie, że Schopp w tej sytuacji myślał, by po prostu piłki nie stracić, bo liner. Zobaczmy, uwaga! I ponad bramką Arnautowicz. Kolejna bramkowa okazja napastnika, który ma 19 goli w kadrze. Gra po raz 72. No i piłkarz West Hamu. Gabriel Jesus, świetne odegranie. Neymar, 16 metr. Neymar tańczy z Austriakami. Pole karne, nie ma karnego i... I nie ma bramki także. A wyglądało to na offside. Minimalny, ale offside. Czy rzeczywiście wraca sędzia, czy jednak jest rzut rożny? Karnego, ale wydaje nam się, że wybroni się z tej sytuacji. Marcelo, jeszcze akcja kontynuowana, okazja dla Brazylijczyków i to jest gol! Gabriel Jesus! 36. minuta spotkania, 10. gol w reprezentacji 21-letniego piłkarza. Gdy Tite został trenerem, zaryzykował, postawił na niego na środku ataku i to się okazało strzałem w dziesiątkę. On nie ma doświadczenia na dorosłym mundialu. Willian sam, ileż czasu, miejsca ma Neymar, to musi być bramka. Neymar, Neymar, show w Wiedniu, 63. minuta, jest 0-2. Wrócił po kontuzji i to wrócił tak, aby nikt nie miał wątpliwości, że jest gotów na mundial, gotów prowadzić Brazylię do złota. Strzelił z Chorwacją, gdy wszedł z ławki w końcówce. Teraz gra od pierwszej minuty, sekundującą doskonale, jest okazja. No i teraz 4-2, to musi być bramka na 0-3. Willian, Paulinho, nie ma gola! Ale zagrali to znowu, bo tu był lekko na offside'zie. Moim zdaniem, a strzelec, który nadbiegał na czystej stacji, piękna akcja. Zobaczmy, Neymar do skrzydła. I prostopadłe podanie, bez przyjęcia. Ale proszę, znakomicie, no i to jest szansa Coutinho. Czy będzie 0-3? Tak jest! To była formalność, to była łatwość. W 69. minucie Seleção rozbija reprezentację Austrii. Te świetnie sobie ostatnio radzącą reprezentację Austrii. Już 0-3. Ale sądzę tutaj, że nie ma takiej możliwości, na pewno nie na pierwszy mecz z Senegalem, jeżeli już tak miał dyskutować. Poprzeczka! Poprzeczka, za chwilę może być już znów piłka w bramce. Tak przynajmniej zdawało, obserwując pole gry, że będą grać właśnie ten Bayern z kontrataku. Zobaczmy i Alisson. O, to jest chyba pierwsza taka interwencja bramkarza reprezentacji Brazylii. Willian. Czyżby Tyson? Tak jest. Tyson ma swoją szansę. Nie. Oddaje piłkę w pole karne i to jest 0-4. Nie. Nie ma bramki. Zrozumieli, że my też tak potrafimy, bo tym bardziej, że zmusili do takiej gry Niemców i inne drużyny z tymi wygrywali. Dobrze. No i proszę.